Dobra, jak już Państwo wiedzą, od kilku dni postawiłem sobie za punkt honoru i za cel spotykać się tu z Państwem, żeby mówić o tych rzeczach, o których powinniśmy słyszeć w tym budynku, który znajduje się za moimi plecami, ale który uparcie zajęty jest zupełnie innymi tematami. Mówiłem wczoraj o tym, co dzieje się w polskiej ochronie zdrowia, to o tym dzisiaj powinni dyskutować i na ten temat powinni się spierać i spalać energetycznie w walce o dobro i o życie i o zdrowie polskich lekarzy, pielęgniarek, ratowników, diagnostów, posłowie, ale mają inne zajęcia, zajmują się głównie sobą, czymś, co nazwałem dzisiaj mocno, ale chyba to jest taki czas, żeby mocno nazywać pewne rzeczy autoerotyzmem politycznym, autoerotyzmem ustrojowym, zajmowaniem się swoimi własnymi stanowiskami, swoim własnym dobrostanem, a nie tym, co dzisiaj w Polsce najważniejsze. Kolejny problem, który dzisiaj chcę bardzo wyraźnie postawić Państwu przed oczyma i który, gdybym był w tym budynku, z całą pewnością dzisiaj zostałby tam postawiony, to problem narastającej przemocy domowej związanej z tymi warunkami kwarantanny czy odosobnienia, w których dzisiaj znajduje się coraz więcej polskich rodzin. To naprawdę dramatyczna sprawa. My nie mamy jeszcze oficjalnych danych, które pozwoliłyby zawrzeć nam to w statystykach, natomiast mamy wyraźne sygnały. We Francji liczba zgłoszonych przypadków przemocy domowej wzrosła po wprowadzeniu tych obostrzeń związanych z wychodzeniem z domu o 32%. Wszystkie kraje europejskie, mamy dane z Wielkiej Brytanii między innymi na ten temat, ale też i z innych krajów, pokazują, jak rośnie liczba zgłoszeń na telefonach zaufania, jak liczba rośnie zgłoszeń na policji kolejnych przypadków przemocy domowej. W Polsce telefon zaufania 116-111 dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, na który to telefon w ubiegłym roku organizowałem zbiórkę obywatelską, ponieważ państwo polskie nie uznało za stosowne wesprzeć jego wieloletniej działalności swoją dotacją, odnotowuje tysiące telefonów i tysiące SMS-ów od dzieci, które są teraz zamknięte w tych samych domach, w tych samych pomieszczeniach z oprawcami. Nie mogą wyjść w związku z obowiązującym zakazem poruszania się samodzielnego nieletnich. Są absolutnie zamknięci i nie mają możliwości odcięcia się od oprawcy, nie mają nawet czasami możliwości wezwania pomocy. To jest sytuacja, która powinna dać nam do myślenia, zwłaszcza, że my i bez tej kwarantanny, i bez tego odosobnienia jesteśmy krajem, w którym 400 do 500 kobiet rocznie ginie z powodu aktów przemocy domowej, a liczba samobójstw wśród dzieci, prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży stawia nas na drugim miejscu w Europie, zaraz po Niemczech. To są niezwykle wstydliwe wskaźniki. Powinniśmy, i o to apeluję dzisiaj do tych, którzy pociągają w tym kraju za sznurki, którzy naprawdę mogą coś zmienić, którzy naprawdę powinni dzisiaj wsłuchać się w tych głos tych najsłabszych, żeby zrobili co się da, aby nie tylko skutki gospodarcze, które my mało umiejętnie próbują niwelować przy pomocy pakietów antykryzysowych uchwalanych w Sejmie, ale również te skutki psychiczne, psychologiczne zauważyli i nie zostawili nas w sytuacji, w której za kilka miesięcy poradzimy sobie gospodarczo, natomiast nasze relacje społeczne, liczba zgonów z powodu przemocy domowej, liczba tragedii, które będą między Polakami, będzie rosła. Ta epidemia ma nie tylko wymiar, powiedziałbym, mikrobiologiczny, zdrowotny. Ta epidemia ma nie tylko wymiar gospodarczy, ta epidemia ma też bardzo poważny i głęboki wymiar psychologiczny. I polscy politycy powinni również za tę sferę problemów, które dzisiaj w Polsce się uwidaczniają, wziąć odpowiedzialność. Co należy zrobić? Po pierwsze, kontynuować apele do społeczeństwa, aby specjalnie w tym czasie było wyczulone na wszystkie akty przemocy, na wszystkie sygnały mogące świadczyć o aktach przemocy zachodzącej w jakimś sąsiedztwie. Siedzimy teraz więcej w domach, więcej słyszymy, więcej widzimy. Nie wahajmy się wzywać policji, jeżeli mamy takie podejrzenie. Dzisiaj zgodnie z tymi regulacjami, które mamy, policja jest w stanie wyprowadzić sprawcę przemocy, nie czekając na wyrok sądowy z domu, odciąć od ofiar, powinna z tego prawa korzystać. Druga rzecz to rozwiązanie na wzór hiszpańskiego. Państwo powinno zapewnić hotele i może to też byłaby jakaś pomoc dla właścicieli tych hoteli, które dzisiaj są zamknięte albo bardzo słabo funkcjonują, zapewnić hotele dla ofiar przemocy domowej, które trzeba właśnie natychmiast odciąć od sprawców, a nie ma innej możliwości, aby to zrobić. Po kolejne wreszcie zwracam się do rządzących, żeby zweryfikowali swoją decyzję o zakazie wychodzenia dla osób niepełnoletnich samotnie, czyli bez opieki rodzica, bez opieki opiekuna w przestrzeń publiczną. To jest przepis nie tylko szkodliwy ze względu na normalne procedury życiowe. Nie można dziecka teraz wysłać do sklepu, nie może wyjść z psem na spacer, musi być skoszarowane w domu, ale pamiętajcie,
mówicie też o tym, że są w Polsce sytuacje awaryjne, są takie dzieci, jest taka młodzież, dla których to jest jedyna droga ucieczki od oprawcy, dla których to jest jedyna droga ucieczki od opresora i tę drogę ucieczki odcinamy takimi decyzjami. To jest wylewanie dziecka z kąpielą i trzeba też naprawdę dzisiaj jasno sobie powiedzieć, że powinniśmy o tym pamiętać, być na to uważni. I wreszcie czwarta rzecz, o którą proszę, jeszcze raz zerknijmy do internetu, przejrzyjmy wszystkie numery telefonów, pod którymi można dzisiaj znaleźć pomoc i nie zawahajmy się o tę pomoc prosić. Czasami jeden telefon, jedna rozmowa, jeden SMS jest w stanie rozładować czyjeś napięcie, które może dzisiaj doprowadzić do tragedii. Musimy dzisiaj być solidarnym państwem, musimy dzisiaj być solidarną wspólnotą. Ten wirus nie może zniszczyć nas, nie tylko politycznie i gospodarczo, ale też i pod względem psychicznym. Mam nadzieję, że doczekam takich czasów i takiej polskiej polityki, która właśnie takimi problemami będzie zajmowała się w tym budynku, który tutaj za mną jest, jest symbolem polskiej demokracji. To, że się tym nie zajmujemy, tylko od 48 godzin żyjemy teatrem politycznym, a w zasadzie tragedią grecką, w której Jarosław Gowin występuje w roli Antygony, Władysław Kosiniak-Kamysz, jak dowiadujemy się, w roli Ismeny i mamy sytuację, w której opowiada się nam, że oto toczy się jakaś wielka walka i wielka odpowiedzialność o Polskę leży, za Polskę leży dzisiaj na stole. Jak Państwo dobrze wiedzą, wczoraj jeszcze posłowie Porozumienia i sam wicepremier Gowin mówili, że w Polsce nie da się przeprowadzić wyborów 10 maja, bo będzie to, absolutnie nie da się przeprowadzić, bo będzie to niebezpieczne dla zdrowia i życia Polaków i niezgodne z prawem. Dzisiaj dowiadujemy się, że pojawiają się przecieki, że jutro wicepremier Gowin i jego posłowie zagłosują jednak za tymi wyborami, które jeszcze 24 godziny wcześniej w ich ustach były zagrożeniem dla życia i zdrowia Polaków oraz rzeczą absolutnie niezgodną z prawem, która nie powinna mieć miejsca. Dlaczego zagłosują? Dlatego, że jeżeli by nie zagłosowali, musieliby opuścić rząd. A jeżeli opuściliby rząd, rząd upadłby, a w ten sposób upadłaby Polska, bo upadłaby polska gospodarka. Nie wiem, jakie zdanie ma wicepremier Gowin na temat swojej sprawczości i swoich 18 posłów Porozumienia, natomiast chciałbym go zapewnić, że Polska nie upadnie, jeżeli Porozumienie Jarosława Gowina wyjdzie z rządu. Polska nadal będzie funkcjonować. Polska będzie próbowała robić wszystko, co w jej mocy. Mam nadzieję, że z odpowiedzialnymi przywódcami, żeby poradzić sobie z tą tragiczną sytuacją, w której znaleźliśmy się. Jeżeli natomiast posłowie Porozumienia zdecydują się zagłosować za tym koszmarnym, za tym koszmarkiem legislacyjnym, jaki proponuje dzisiaj Jarosław Kaczyński, to warto, żeby pamiętali, że to historia ich zapamięta. To znaczy, to nie będzie tak, że Jarosław Kaczyński będzie wystawiał im laurki albo oceny, tylko społeczeństwo będzie wystawiało im oceny, historia będzie wystawiała oceny. I znajdą się w sytuacji, w której pod płaszczykiem odpowiedzialności za polską gospodarkę zdemontują ostatecznie polską demokrację. Bo tylko jakiś naiwny idiota mógłby wierzyć, że jeżeli Jarosławowi Kaczyńskiemu da się do ręki narzędzie takie, jak przeprowadzane pod osłoną wojska, policja, może jakichś innych służb, nieuczciwe, otwierające drogę do wielu fałszerstw, a przede wszystkim niepowszechne wybory, to on skorzysta z tego tylko raz. I z całą pewnością nie będzie z tego korzystał w przyszłości. Panie wicepremierze Gowin i posłowie Porozumienia, podobno jutro macie mieć telekonferencję, na której będziecie podejmowali decyzję w tej sprawie, a w poniedziałek okażecie, jaka jest ta decyzja w głosowaniu. Pamiętajcie o jednej rzeczy, to nie jest głosowanie nad tym, czy rząd Zjednoczonej Prawicy przetrwa i czy waszym zdaniem uda się opanować katastrofę gospodarczą, w którą Polska mogłaby wpaść. Będziecie w poniedziałek głosować nad tym, czy Polska pozostanie demokratycznym państwem prawa. Będziecie głosować nad tym, czy Polska nadal będzie republiką, czy dyktaturą jednej partii i dyktaturą jednego opętanego rządzą władzy człowieka. To jest to, co dzisiaj leży na stole. I mam nadzieję, że znajdziecie się po właściwej stronie. Bo jeżeli chcecie mi dzisiaj i 38 milionom polskich obywateli powiedzieć, że ważniejsze jest to, żebyście mieli pieniądze, niż to, żebyście mieli wolność, to ja, panie premierze, wolę mieć wolność. Wolę mieć wolność bez Prawa i Sprawiedliwości niż pieniądze z Prawem i Sprawiedliwością. To jest odpowiedzialność za Polskę, którą zostawimy naszym dzieciom. Rzeczywiście wielu naszych rodaków znajduje się dzisiaj w tragicznej sytuacji życiowej. Skończcie ten chocholi taniec, skończcie te brednie, skończcie te wasze wojenki, te hamletyzowania i antygonalne dylematy. Ile razy możemy oglądać jeszcze pana, panie wicepremierze Gowin, w roli połykacza żab, który najpierw będzie twierdził, że nie da się czegoś zrobić, a później będzie przełykał tę żabę, bo tak należy zrobić dla polskiej demokracji i po raz kolejny zobaczymy pana oblicze zafrasowane po głosowaniu, po którym nie odczuł pan przyjemności. Niechże pan ma
No wie pan, niechże pan co ma w tej sytuacji. Niechże pan wykaże się odpowiedzialnością. Wiemy, że ma pan naprawdę wrażliwy umysł i wrażliwe serce. Niechże pan pokaże, że jest pan naprawdę zdeklarowanym, zdecydowanym politykiem, który potrafi podejmować trudne męskie decyzje. Ile jeszcze mamy czekać na to? Ile jeszcze będziemy oglądali to ważenie w jednej ręce i w drugiej ręce losów polskiej demokracji? Mam szczerą nadzieję, że poniedziałek będzie dobrym dniem dla Polski, dlatego że uchwalenie przez ten Sejm prawa wyborczego w kształcie, które zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, będzie bezprawne. Będzie legitymizowaniem bezprawia, będzie stworzeniem realnego zagrożenia dla życia i zdrowia Polaków, będzie czymś, co zakończy albo będzie zbliżało do końca polską demokrację. Drodzy Państwo, dzisiaj na moim profilu facebookowym opublikowaliśmy film, w którym zapytaliśmy członków francuskich komisji wyborczych i osoby, które pracowały przy wyborach, które odbyły się 15 marca we Francji, o ich wrażenia z tych wyborów, o to, czy te wybory powinny się odbywać. Posłuchajcie u źródła. Posłuchajcie ludzi, którzy liczyli głosy. Posłuchajcie ludzi, którzy byli zaangażowani w ten proces demokratyczny. Niech oni wam powiedzą, jak to się skończyło. Niech oni wam powiedzą, jak wyglądają wybory przeprowadzane w środku epidemii. Niech usłyszcie ich apel o to, co powinni dzisiaj zrobić, ich zdaniem, ludzi, którzy przez to przeszli Polacy. I błagam, nie opowiadajcie mi o Bawarii. Nie opowiadajcie mi o Bawarii, bo to jest zupełnie inny przykład. Po pierwsze, jest to sytuacja kraju, w którym do uprawnionych do głosowania było około 1 000 000 osób. Po drugie, tradycja głosowania trwa tam od bardzo wielu lat, a nie wprowadzana jest nielegalnie na 30 dni przed wyborami. Mówię o głosowaniu korespondencyjnym. Po trzecie, proszę przeczytać analizę profesora Flisa, który wykazał, że po tych właśnie wyborach przeprowadzonych korespondencyjnie liczba zakażeń z wirusem COVID-19 wzrosła o około 2000, a mówimy o 30-krotnie mniejszej skali niż Polska, więc my być może w Polsce po 10 maja i wyborach na poczcie będziemy mieli 6 tysięcy więcej zakażeń. Czy to naprawdę jest cena, którą warto zapłacić za sny o władzy Jarosława Kaczyńskiego i schowanego teraz przed Polską i przed światem Andrzeja Dudy, który miał w sobie na tyle bezczelności, niezależnie od tego, że nie słyszymy jego głosu i nie widzimy jego przywództwa, że swojego własnego pełnomocnika wyborczego, to jest ważna funkcja w sztabie, uczynił pełnomocnikiem z posłem sprawozdawcą tego projektu prawa wyborczego, który znajduje się dzisiaj w Sejmie. A więc mamy do czynienia z sytuacją, w której sędzią w meczu, który się przed na naszych oczach odbywa, jest prezes albo członek zarządu jednej z drużyn. Sami Państwo ocencie, ile mamy jeszcze w Polsce demokracji, sami oceńmy, na ile jeszcze jesteśmy, nawet jeżeli takie rzeczy się u nas proceduje i o nich myśli, na ile jesteśmy jeszcze wolnym państwem, którym byliśmy jeszcze, jak mi się przynajmniej wydawało, kilka miesięcy temu. Dziękuję wam za uwagę. Dziękuję bardzo. Macie Państwo pytania? Tak, czy Pana zdaniem przeprowadzenie tych wyborów korespondencyjnych ma jakiś sens? Jeśli tak, to w jaki sposób one miały być przeprowadzone? I czy ma Pan jakieś zastrzeżenia co do tego projektu? Mam bardzo liczne zastrzeżenia co do tego projektu, związane przede wszystkim z tym, że są wprowadzane i procedowane w trybie, który jest niezgodny z polskim prawem. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego z 2006 i 2011 roku nie można wprowadzać zmian w kodeksie wyborczym i w ważnych regulacjach dotyczących wyborów, a to jest postawienie na głowie całego sposobu organizowania wyborów i ich istoty na mniej niż 6 miesięcy przed wyborami. A więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że takie zmiany nie powinny być procedowane pospiesznie, o czym mówi artykuł 123 Konstytucji. Wreszcie jesteśmy na 30 kilka dni przed wyborami. W jaki sposób rząd chce przeprowadzić druk 20 albo 30 milionów pakietów i zapewnić bezpieczeństwo dziesiątkom tysięcy listonoszy, którzy mieliby te pakiety roznieść. Jeżeli w polskich szpitalach brakuje dzisiaj maseczek, brakuje dzisiaj kombinezonów, brakuje dzisiaj podstawowych środków, skąd weźmiemy je dla listonoszy i jak zabierzemy je, jaką siłą zabierzemy? Żołnierze będą je wyrywać lekarzom i pielęgniarkom po to, żeby Andrzej Duda mógł przeczołgać się przez próg zwycięstwa w pierwszej turze w niepowszechnych, nieuczciwych wyborach? To przed takimi dylematami dzisiaj chcemy stawać? Te wybory to będzie zbrodnia na demokracji, te wybory to będzie zbrodnia na Polakach, to będą wybory, które przejdą do historii jako jeden z najsmutniejszych momentów, jeśli nie najsmutniejszy, wolnej Rzeczpospolitej. I jeszcze jeden wątek. Jeżeli nawet oni przegłosują, a Jarosław Gowin przełknie tę żabę, jeżeli przegłosują te głosowanie korespondencyjne, te kuriozum, to proszę pamiętać, że marszałek Senatu jest w stanie przetrzymać to u siebie przez 30 dni. 30 dni od 6 kwietnia wypada 7 czy 6 maja, a więc na 2 albo 3 dni przed ciszą wyborczą. Na jakiej podstawie
do tej pory będą przygotowywane pakiety, tych 20 czy 30 milionów pakietów do głosowania. Na jakiej podstawie prawnej będą szły wszystkie te wydatki, które będą związane z organizacją wyborów w ten sposób, jeżeli jeszcze nie będzie do tego podstawy prawnej? Jakiego oszustwa, jakiego szwindlu budżetowego trzeba będzie teraz użyć i jakiego znowu naginania polskiego prawa, żeby zrealizować obsesję tych ludzi, którzy nie mogą się odkleić od koryta? Dlatego proszę mi wybaczyć jeszcze raz, że powiem to mocno, ale to jest chyba czas, właśnie jesteśmy w takim momencie na mocne wypowiedzi. Rośnie liczba zakażonych w Polsce, rośnie liczba zgonów. Idziemy w sam środek tego cyklonu, idziemy w samo sedno epidemii, a ja słyszę wicepremiera Gowina, który 24 godziny temu mówi wyraźnie, że to jest zagrożenie dla życia i zdrowia Polaków, a pojawiają się głosy teraz, że w poniedziałek jednak uzna, że to zagrożenie dla życia i zdrowia Polaków nie jest tak ważne. Ważniejsze jest coś innego. Ważniejsze jest to, żeby porozumienie Jarosława Gowina pozostało w rządzie, żeby rząd nie upadł i żeby nie było wyborów parlamentarnych. Bo nie daj Boże, mogłoby się okazać, że Polacy zdecydowaliby inaczej niż myśli Jarosław Gowin albo Jarosław Kaczyński. Dlatego apeluję do wicepremiera Gowina po raz ostatni. Panie wicepremierze, naprawdę szanuję pana odpowiedzialność i odwagę i to, co miał pan odwagę powiedzieć wczoraj, ale na Boga niech pan ma jaja. Niech pan się wreszcie zdecyduje. Niech się pan określi i niech pan stanie po stronie wolnej Polski, bo naprawdę nie jesteśmy w tragedii greckiej i w duchu antygonalnych dylematów. Pan nie jest Antygoną. Kosiniak nie jest Ismeną. Spróbujmy uratować polską demokrację przed człowiekiem, który pod płaszczykiem walki z epidemią i w cieniu wirusa i tragedii, która dotyka dzisiaj wielu polskich rodzin, zamierza już na zawsze zacementować system wyborczy tak, żeby przynosił zwycięstwo tylko temu, kto zostanie wymyślony przez niego w żoliborskiej willi.